Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki. Amen. Słowa Pisma Świętego czytam u Ewangelisty Jana, gdzie w 6 rozdziale od 47 wiersza tak czytamy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Tyle słów Pisma Świętego. A Ciebie, Panie i Boże, prosimy, pobłogosław słuchanie i rozważanie Twojego świętego słowa, albowiem słowo Twoje jest prawdą. Amen. Drogie siostry, drodzy bracia w Jezusie Chrystusie. Bardzo lubię to sformułowanie i często go używam. Bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Myślę, że nasza wspólna obecność na nabożeństwie jest czymś szczególnym. Że nie da się jej porównać z niczym innym. Wyrażenie bracia i siostry wskazuje na to, że jesteśmy rodziną. Wskazuje na nasze duchowe pokrewieństwo, wynikające z wiary w Boga, który objawił się nam w osobie Jezusa Chrystusa. Drodzy, dzisiejsza niedziela nosi nazwę Letare, co oznacza radujcie się. Przyznać trzeba, że to wezwanie nie do końca kieruje nasze myśli w stronę czasu pasyjnego. Jest pewnym odstępstwem od normy, do której przyzwyczailiśmy się w ostatnich tygodniach. I w świecie także zdarzają się takie odstępstwa od normy i wtedy nazywamy je anomaliami. Mamy do czynienia z anomaliami pogodowymi i zazwyczaj kompletnie nie jesteśmy na nie przygotowani. Czyli na przykład śnieg w miejscu, gdzie od kilkunastu lat go nie było. Ale nie trzeba daleko szukać. W tym roku, w lutym, mieliśmy wiosnę, ponieważ temperatura przekraczała przez kilka dni 20 stopni. A jeszcze kilka dni temu, pomimo że mamy wiosnę, przez nasz kraj przetoczyła się fala burz śnieżnych. Anomalia to słowo pochodzące z języka łacińskiego, które oznacza nieprawidłowość, odstępstwo od jakiejś reguły. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad anomaliami w życiu duchowym, w życiu chrześcijanina? Jest wiele biblijnych przykładów tego, jak ludzie uświadamiali sobie swoje odstępstwo. Gdy Jonasz z niechęcią po długiej i pełnej doświadczeń podróży przybywa do Niniwy, aby oznajmić królowi i wszystkim mieszkańcom, że ich zachowanie nie podoba się Bogu, oni bardzo szybko zrozumieli swoje odstępstwo i to, że zupełnie muszą odmienić swoje życie. Inny przykład. Uczniowie Jezusa, kiedy po ukrzyżowaniu swojego mistrza ukrywali się przed światem za zamkniętymi drzwiami, także odstąpili od normy. Normy, którą nauczał ich Pan, Zbawiciel, ich mistrz. Dopiero spotkanie ze Zmartwychwstałym znów sprowadziło ich na tą właściwą drogę. Skąd jednak mam wiedzieć, czy w moim życiu mają miejsce jakieś anomalie? Drodzy,
jedynym miarodajnym, niezmiennym punktem odniesienia człowieka wierzącego jest Słowo Boże. Biblia jest naszym kompasem, który ma nas prowadzić w życiu. Niestety zbyt często używamy jej jedynie jako pomocnika, zamiast jako naszego przewodnika. Pismo Święte nazywane jest także kanonem. I co ciekawe, słowo kanon z języka greckiego dosłownie oznacza kij mierniczy albo sznur mierniczy. Jeśli przed laty chcieliśmy wykonać jakiś przedmiot podobny do poprzedniego, musieliśmy się posłużyć jakimś wzorcem, czyli odnieść się do jakiejś normy. Przykładając więc ten kij mierniczy do swojego produktu, uzyskiwaliśmy odpowiednie rozmiary. Jeżeli zaś przed laty chcieliśmy zakupić ziemię, wtedy używano sznura mierniczego, aby odmierzyć dany kawałek ziemi. Jako chrześcijanie również musimy znać normę. Musimy przykładać ten kij mierniczy do swojego życia. Bo dopóki nie przyłożymy kija mierniczego, czyli Słowa Bożego do swojego życia, tak długo nie dowiemy się, kim jesteśmy. Nie dowiemy się tego, jak daleko odeszliśmy od Bożej normy. I chrześcijanin to ten, który przyłożył swoje życie do kija mierniczego, czyli do Słowa Bożego i zrozumiał, że życie bez Boga nie jest normalne. Chociaż trzeba przyznać niestety, że jest najbardziej upowszechnioną anomalią na świecie. Dlaczego? Bo nie potrafimy słuchać. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze: wiara rodzi się ze słuchania. Statystyki jednak donoszą, że my ze słuchaniem stale mamy jakieś problemy. Średnio zapominamy 95% z tego, co usłyszeliśmy w przeciągu zaledwie 72 godzin. Tak więc 3 dni mogą wystarczyć, aby zapomnieć 95% z usłyszanego Bożego Słowa. W związku z tym stale musimy być pod Jego wpływem. Wczytywać się w Boże Słowo. Pomocna jest książeczka, aplikacja z Biblią na co dzień, biblijne audiobooki. Słuchajmy, czytajmy, rozważajmy Boże Słowo codziennie. Uczmy się na przykładach tam zawartych. To nie są wyssane z palca historie, opowiastki, które nie przystoją do naszych czasów. Ale to jest cała prawda o nas, o naszym życiu. I Bóg dał nam możliwości i czas. Wykorzystujmy tę łaskę, którą nas obdarza. Mówiąc o łasce, dochodzimy do dzisiejszego tekstu kazalnego, w którym Chrystus mówi: ja jestem chlebem żywota. Kiedy myślę o chlebie, przypomina mi się mój dziadek, który zanim pokroił chleb, robił na nim znak krzyża. A kiedy przypadkiem kawałek chleba upadł na podłogę, wtedy podnosił go i całował. To było szczere dziękczynienie Bogu za chleb. Chleb, który był i jest symbolem Bożego błogosławieństwa, Bożej opieki. Dzisiejszy tekst biblijny mówi jednak o wiele cenniejszym pokarmie. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Jezus jest tym pokarmem. Jezus daje inny pokarm niż ten, który codziennie spożywamy.
On daje nam większe dobra niż te, o które się modlimy, o które prosimy. To Syn Boży jest tym prawdziwym pokarmem. Ale aby Bogiem się karmić, trzeba w Niego uwierzyć. Zaprawdę powiadam wam, kto spożywa, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Może jest tak, że z różnych powodów nie karmisz się tym prawdziwym chlebem. Może nie widać postępów w twoim życiu duchowym. Być może w swoim zabieganym życiu nie znajdujesz czasu na wczytywanie się, na wsłuchiwanie się w Boże Słowo. Ale jeszcze nic nie jest stracone. Nadal trwa czas łaski. I to jest czas na upamiętanie, na podjęcie najważniejszej życiowej decyzji, która odmieni wszystko. Drodzy, zaufajmy Chrystusowi, który zapewnia, że kto wierzy w Niego, ma żywot wieczny. To jest prawdziwy cel naszego życia. To jest ten wzorzec, ten kij mierniczy. To jest nasz punkt odniesienia. Gdy w to uwierzymy, kiedy będziemy się karmić chlebem żywym, nigdy nie będziemy przykładem chrześcijańskiej anomalii. Wręcz odwrotnie. Będziemy przykładem godnym do naśladowania. Oczywiście łatwo się o tym mówi. Jeszcze łatwiej się słucha, gdy wszystko toczy się po naszej myśli. Kiedy mamy dach nad głową, kiedy jesteśmy syci, kiedy jesteśmy zdrowi. Pytanie jednak brzmi, czy potrafimy zaufać Bogu w każdym miejscu, w każdej sytuacji. I to pytanie musi zadać sobie każdy z nas. Co z moim zaufaniem, gdy w życiu pojawi się burza? Burza doświadczeń. Burza tragedii, chorób, nieporozumień, problemów. Drodzy, usłyszałem kiedyś bardzo trafne porównanie, że nasze życie podobne jest do łodzi na pełnym morzu, która raz spokojnie pływa po bezpiecznych wodach, innym razem miotają ją sztormy. I tak nasze życie wygląda. Czy jesteśmy wierzący, czy też nie. Różnica polega na tym, że jako wierzący ufamy Bogu nawet w środku szalejącej w naszym życiu burzy. Pewien stary marynarz zapytany o to, co robi, gdy na pełnym morzu złapie go sztorm, powiedział: jedyną możliwością, żeby przetrwać w tej sytuacji, jest zwinąć wszystkie żagle i ustawić łódź dziobem do fali. Podobnie jest z nami. Co zrobić, gdy dosięgnie nas nawałnica? Zwin żagle. Żagle swoich planów, swoich pomysłów na życie, które stale gdzieś cię pchają, miotają tobą na różne strony. Ustaw łódź swojego życia w stronę Chrystusa, nawet jeśli oznaczałoby to skierowanie się na te najwyższe fale. Zbliż się do Niego. Zacznij wiosłować. Módl się, zaufaj Mu. A przede wszystkim pamiętaj, że Bóg zawsze i wszystko ma pod kontrolą. Drodzy, w dzisiejszych czasach jako chrześcijanie jesteśmy Biblią dla świata.
i często jedyną, jaką świat czyta. Dlatego zachęcajmy swoje rodziny, swoich przyjaciół, tych, którzy otaczają nas każdego dnia, aby czytali z nas, tak jak z otwartej księgi. A my swoimi słowami, swoim działaniem, całym swoim życiem przekazujmy jasny i czytelny komunikat. Moim Panem i moim Zbawicielem jest Jezus Chrystus. I tej pewności, tego zaufania Wam i sobie życzę.